Ok, witam serdecznie. Mamy oczywiście dzisiaj dzień dla widza, czyli będę tłumaczył, jak zrobić build order. Przede wszystkim potrzebujemy dobry replay, kartkę, o właśnie, coś takiego, bardzo profesjonalnie, i coś do pisania. No i replay, tak jak już wspomniałem, oczywiście replay zawdzięczamy panu Indiemu, czyli follow Indie StarCraft, śledź Indiego StarCraft. No i przede wszystkim jest to build order PVZ, który nazwiemy, jeszcze nie wiem jak nazwiemy, ale ja już wiem, znaczy się nie wiem, ale znaczy wiem, ale nie powiem. Długopis, kartka i zaczynamy. Oczywiście przede wszystkim produkcja i bardzo ważna rzecz, taka dość standardowa przy pisaniu build orderów. Musimy mieć palec w gotowości na pauzie. Dlaczego? Ponieważ gdy widzimy stawiający się budynek, czy tutaj na produkcji, czy tutaj na mapie, dlatego też oczywiście dajemy śledzenie naszego przeciwnika, naszego replaya, naszego człowieka, który pokazał nam build, czyli na przykład, nie wiem, strzelam, że to może być Rain, Hero albo inny Hero. Dobra, nieważne. Mamy pylona na 13 robotnicy. Piszemy 13 pylon. 13 pylon. Ok. 13 robotnicy, proba dokładnie, ale tego nie piszemy, bo to jest raczej normalny standard. Tutaj oczywiście APM-y. Przyspieszamy. Na robotnicy 14 stawiamy pierwszy gateway. Gateway. I puszczamy dalej. Oczywiście proba. Ok. I po gatewayu, na przykład dajemy strzałeczkę, scout. Na przykład. I proba. Tak, proba. Jeszcze jeśli będzie chronobus, to napiszemy proba. I chronobus. Powinien być. Jednak nie ma. Dobra, czyli nie ma chronobustów. Robimy ciągle robotnicę. Na 15 robotnicy stawiamy pierwszy gaz. Ok, druga robotnica nie jest chronobustowana również, że tak powiem. Skautująca robotnica żyje. APM-y. Czyżby pylon? Nie. Na razie nic nie ma konkretnego. Drugi gateway mamy na robotnicy 18. 18 gatewa w nawiasie 2. Bo pierwszy był w nawiasie 1, tak? Czyli mamy drugiego gateway. Możemy się spieszyć. Ok, czyli mamy na przepraszam, na 19 mamy Cybernetics Core. Wyskotowaliśmy, że Zerg wybierał gaz. Nie rzucamy chronobusta nigdzie. Kiedy pylon drugi? Bardzo bym prosił Cię, Indy, żebyś go wrócił już. Na razie nie ma, jest. Czyli na 20 robotnicy stawiamy drugi pylon. Raczej nie piszemy, że drugi po prostu pylon. Potrzebujemy limitu na jedną wysokość. Drugi asymilator na 21. Czyli gaz w nawiasie 2. Gaz w nawiasie 2. Dobra. Zobaczcie, ile mamy energii. Na Nexusie 100 energii. Ok. Czyli jest tak. Adepty i Wargate. Na 22. Plus 2 adepty. Adepty. Plus Wargate. Tak, bo to się nazywa Warpgate, nie? Warpgate, dobrze. Warpgate. Upgrade. Warpgate, po prostu Warpgate. I zapewne trzeba go chrono boostować, dokładnie tak. Czyli na przykład chrono. Chrono. Czyli mamy tak, dwa gatewaye, dwa gazy i asymilator. Plus dużo energii. Widzimy, że nasz oponent Zerg produkuje, znaczy się wybiera gaz. Na 26 prawdopodobnie pylon. To jest dość istotne pisanie pylonu.
O, jedna robotnica w gazie. Czy to jest misz klik, czy nie? Okej, na 26. Na 26 ruch kolejne dwa adepty, plus dwa adepty. Adepty. Zdawia się 4. Bo już mam 4 adepty, prawda? Chrono na Warp Gate. Ciągle jest jedna robotnica, czyli to było przemyślane, czyli gaz 2. Strzałeczka, że jedna proba. Ja bym osobiście dał po dwie do gazu, ale no, załóżmy, że piszemy build order od takiego gościa, który po prostu wie najlepiej na świecie, jak się robi na Warp Gate, znaczy się Warp Gate. I teraz mamy na 30 prawdopodobnie, na 31 robotnicy, stawiamy kolejne dwa gateway, plus dwa gaty, nawia się 4, no bo będą już 4, prawda? Chronobus na Warp Gate'a. Dwa adepty się produkują. Robotnica żyje. Kiedy myśmy ją wyrabiali? Na początku, na 14. Można przy Scout napisać, że na przykład znaczek Infinity, czyli taką tyldę, że musi przebić. I pylon stawiamy na 33 jednostce. Ładny tutaj będzie blok. Nie, tak. Znaczy nie jest ładny, ale nasz przeciwnik tego nie ogarnął. Okej, na 34 mamy forward pylon. 34 pylon forward. Czyli ten, który umożliwi nam Olinka, tak? To nie ukrywajmy, to jest Forgate, czyli Olinka. Okej, to nie tak miało być, wydaje mi się. Ja bym raczej wysłał tą halucynację do tego, do przodu. Ok, czyli mamy Warp Gate gotowe. Mamy również Steelingi. Kolejne dwa te. 600 minerałów Indii. Pierwszy Warpin jest 3.35. Można to napisać, żeby mieć jakieś odniesienie czasowe, czyli idzie wszystko w dobrym kierunku. 3.35. Pierwszy Warpin. Warpin. Czyli będziemy mieli już ile adeptów? 4, 8. 8. W sumie nie, ile on stracił adeptów? 2? Powinno być 10 adeptów. 10 adeptów. Dobra. Czyli 3.35 ma pierwszy Warpin u bazy przeciwnika, odzywamy się w Stargate. Można to ewentualnie zapisać. Stargate jest na 36 robotnicy. Ale wydaje mi się, że jest to tylko i wyłącznie, ponieważ miał nadwyżki. 36 Stargate. Stargate. Dobra. Kolejny Warpin oczywiście, ten który powinien być troszkę wcześniej. Scout widzi Roach Warren, kliknął go oczywiście nawet. Więc wydaje mu się, że powinien go przycisnąć. Jeszcze jeden Warpin? Tak, dokładnie. No i tak naprawdę w tym momencie, czyli 4 minuta, jest już koniec naszego build orderu. Pylon, gateway, gaz, gateway, core, pylon, gaz. Adepty, pylon, adepty, gazy, gaty, gateway, pylon, no i warping. Czyli tak naprawdę już mamy build order. No i idziemy go zagrać. Wynik tak naprawdę nie interesuje.